Próbka zapachu, który dostałem przy zamówieniu, Eau d'Orange Verte od Terry Diermes. Właściwie to nie Terry Diermes, tylko po prostu od firmy Hermes. Hermes z Paryża. Bo Terry Diermes to przecież jest z ich znany zapach. Słuchajcie, no właśnie, Collection Cologne Hermes. Myślałem, że to jest coś nowego, ale jak patrzę po dacie, to jest 2009, a pierwotny Eau d'Orange Verte powstał w 1979. Czy to jest to samo? Jest takie wysokie prawdopodobieństwo, dlatego że jak patrzę na nuty zapachowe, to pokrywają się z tym, co było w 1979. I tak ten zapach pachnie. W sensie, może inaczej, nie pachnie źle, nie pachnie przestarzale. Jeżeli lubisz zapachy cytrusowe, świeże, zielone, z nutą owoców i drzew, ale w klimatach klasycznych, takich bardzo klasycznych, to ten zapach na pewno przypadnie Ci do gustu. Pierwotna wersja została stworzona przez François Caron, nie znam niestety go, ale to nowsze wydanie z 2009 roku zostało stworzone przez Jean-Claude Elena. Jean-Claude Elena każdy raczej zna, kto lubi firmę Hermes. On stworzył znany zapach Thierry d'Hermes. Słuchajcie, no właśnie, w składzie jest pomarańcza, mak dębowy, cytryna, amalfi, mięta, mandarynka, liść czarnej porzeczki i paczula. W tej starej wersji gdzieś z 79 jest troszeczkę zmienione, bo jest pomarańcza, mech dębowy, mięta i nuty drzewne. Ale jak wejdę na Parfumo i poszukam aktualnej wersji Eau de Cologne, to mamy do czynienia z Neroi, gorzką pomarańczą, Linden Blossom, nie wiem co to jest Linden Blossom, czy coś tu jest napisane, że po prostu świeżość pomarańczy jest połączona z drzewnymi tonami i tyle. Teraz tak, nie myślę, że to jest taki typowy pomarańcz, jak otwierasz i jesz sobie, albo to nie jest taki zapach pomarańcza, jak otwierasz skórkę. To nie jest taki sam jak smak pomarańcza. Ten pomarańcz jest cierpki, gorzkawy i dość dużo nut drzewnych oraz mchu dębowego czuć. Czyli tak jak mówiłem, czuć niuanse takiej klasycznych zapachów, takich klasycznych zapachów. Dajcie znać, jeżeli mieliście z nim do czynienia. Podejrzewam, że w większości przypadków nie, bo ja pierwszy raz go widzę. Po tym jak dostałem próbkę, one nigdzie nie są do psikania, przynajmniej tak jak się kręciłem po Douglasie i Sephorze, to nie były. Będę wdzięczny za komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się.